Odpowiednie przygotowanie nart decyduje często o wynikach zawodów. Specyfika odbicia łyżwowego pozwala smarować narty tylko w celu zmniejszenia tarcia. Lepszy poślizg nart łyżwowych niż klasycznych jest główną przyczyną szybszego biegu. Siła odbicia nacisku na podłoże. Powoduje ona siłę reakcji podłoża. Ona rozkłada się na składowe, pionową, boczną i skierowaną w przód, która powoduje ruch postępowy narciarza. Smarowanie nart dla kroku łyżwowego zdecydowanie łatwiejsze niż smarowanie nart dla kroku klasycznego. Trzeba przygotować odpowiednią powierzchnię na odpowiednie warunki śniegowe i na odpowiednią temperaturę. Dlatego służy takie urządzenie, które powoduje wyrobienie takich rowków. Jeżeli przygotowujemy narty do warunków zmrożony śnieg, do niskich temperatur, wybieramy najdrobniejsze rowki, które wykonuje, nakładamy na narty i prowadzimy po tej narcie w ten sposób. Tą czynność możemy powtórzyć kilka razy. Potem można tą nartę przeszczotkować. Po wyczyszczeniu narty dobieramy parafiny też odpowiednią na odpowiednią temperaturę, na odpowiedni śnieg. I tak parafiny na ciepłą pogodę zaczynają się od żółtych kolorów, później idą różowe, czerwone, fioletowe, niebieskie i zielone parafiny. Do tego, żeby roztopić parafinę żółtą, ciepłą na plus 10 temperatura powietrza, możemy stosować nagrzane żelazko na temperaturze 110 stopni. Natomiast jeżeli będziemy przygotowywać narty na zimniejsze warunki, stosujemy niebieską parafinę, która bardzo, bardzo twarda, musimy tą temperaturę zwiększyć do 130-140 stopni. W ten sposób parafina topnieje i polewamy całą nartę tymi kropelkami. Potem rozprowadzamy tą parafinę po całej narcie, również żelazkiem. Bardzo powoli i ostrożnie, żeby tą nartę za bardzo nie przegrzać. Odstawiamy tą nartę na minimum na 15 minut po parafinie, a najlepiej na godzinę, na dwie. Można nawet zostawić, jeśli wieczorem przygotowujemy nartę, to można zostawić tą nartę do następnego dnia, do rana. Wtedy ta parafina bardzo, bardzo dobrze wsiąknie w tą nartę i daje bardzo dobry poślizg. Gdy narta już wystygnie, parafina wsiąkła w tą nartę, trzeba tą nartę dokładnie wyczyścić. Do ściągania tej parafiny, do czyszczenia narty służą takie cykliny, bardzo ostre. I w ten sposób ściągamy tą parafinę. Ściągamy z rowku tą parafinę. Jeżeli warunki bardzo mroźne, zmrożone, narta musi być wyczyszczona bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie. Żeby na narcie w żadnym miejscu nigdzie nie zostało ani kropelki tej parafiny. Odkładamy cykliny, bierzemy szczotkę metalową. Metalową szczotką dokładnie, dokładnie czyścimy tą nartę. Po obróbce metalową szczotką możemy jeszcze raz powtórzyć nałożenie struktury na tą nartę. Znowu nakładamy to urządzenie i prowadzimy po całej narcie. Następna czynność, bierzemy szczotkę z włosia sztucznego i polirujemy tą nartę. Polirujemy do błyska. Jak już widzimy, że narta czyściutka, trzeba oczyścić tą nartę również z boku, bo pozostały parafiny na bokach nart i wycieramy tą nartkę specjalnym papierem. Wyczynowcy po nałożeniu parafiny jeszcze smarują te narty różnymi proszkami, różnymi przyspieszaczami. Proszek tak samo nas
sypie się na narty, przygrzewa się żelazkiem, tak w identyczny sposób, tak jak parafina. I ten proszek powoduje to, że narta jest bardzo, bardzo śliska i nie zbiera brudu, bo to przeszkadza w poślizgu narty. To byłoby na tyle w smarowaniu nart do kroku leżbowego.